Dzień dobry. Magazyn Bez Spiny, jak co tydzień w Państwa telewizorach, umysłach i sercach. Marcin Fiołek i Wojciech Biedroń. Ja dzisiaj powinienem wystąpić z takim plastrem na twarzy. Dlaczego? Dlatego, że zabito jeden z najlepszych seriali, jaki oglądałem w ostatnim czasie. No. I w ostatnim czasie go zabito. I nie chodzi o Zniewoloną prezesa Kurskiego. Nie o klan. Nie o klan, chociaż blisko, ciepło, bo to taka klanowa historia o marszałku Kuchcińskim. I on się skończył, rozumiem, ten serial. Skończył się serial, ale chciałem nawet zapytać się na początek, jak leci, ale to wiesz. Nie, to leci. Lecimy. Lecimy z tematem. Lecimy tak. z tematem. No tak, właśnie, tak. No to skoro w tym sezonie ogórkowym królował przez przynajmniej dobrych kilka dni marszałek Marek Kuchciński, to na początek naszego spotkania oddajmy głos panu marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu. Mam świadomość, że opinia publiczna negatywnie ocenia takie postępowania. Dlatego pragnę wszystkich, którzy poczuli się urażeni, przeprosić. Jednocześnie chciałbym zdecydowanie stwierdzić, że działałem zgodnie z prawem. Dane o tych lotach są dostępne w kilku instytucjach. Towarzyszenie mi przez członków rodziny nie podwyższało w żadnym przypadku kosztów lotów. Poza jedną opisaną sytuacją nie było nigdy przypadku lotu mojej rodziny samolotem wojskowym bez mojej obecności. Marszałek pięknie czytał z kartki, i my też będziemy teraz czytać, dukając rzeczywiście swoje role niemiłosiernie, ale to była, Wojtku, wersja z poniedziałku, wiesz? Tak. I jak pytamy, dlaczego poleciał Marek Kuchciński, to wtedy jeszcze o dymisji mowy nie było, głowy nie spadły. Znaczy wtedy pan prezes, szeregowy poseł prezes Jarosław Kaczyński myślał, że pan Kuchciński mówi prawdę. A potem się okazało, że nie do końca, że trochę było ściemy. Nas wprowadzono w błąd, opinię publiczną wprowadzono w jakiś tam... Jakby wszystkich zrobiono trochę, no w koniach chciałoby się powiedzieć. Ale wiesz, jaki jest problem, bo piątek mamy, kiedy nagrywamy nasze spotkanie, i marszałek ma dzisiaj urodziny, 64. Wszystkiego najlepszego. I wysokich lotów, znaczy politycznych też chciałbym życzyć panu marszałkowi. I znowu są te żarty, że wiesz, że jak marszałek będzie startował w wyborach jesiennych, to pytają, z którego lotniska. Jedno jest pewne, że z któregoś na pewno wystartuje i gdzieś wyląduje. Chyba w Krośnie wyląduje. No właśnie, znowu ci złośliwcy, że dzisiaj twarde lądowanie, albo że odlot pana ma. Ale wiesz, zaszczuli człowieka. Przecież wiadomo, że obsługa lotniskowa wczoraj wystąpiła na konferencji. Tak. Przepraszam, samorządowcy z Podkarpacia. Tak. Nieprawdą jest, że pan marszałek, a prawdą jest, że... Nieprawdą jest, że dach przeciekał, a w ogóle to nie padało. Tak jest. Drodzy państwo, była też sprawa wokół tych lotów marszałka, że pan marszałek na pokład zabierał za dużo osób, że nie takie jak trzeba, że nie wpisywał ich na listy odpowiednie. Zobaczmy, jak tłumaczył swoją wizytę na pokładzie samolotu marszałka Stanisław Piotrowicz. Prawda, i też myślę, że gdyby zwrócili się z takim problemem, właśnie takim wyjątkowym, do pana marszałka, jestem przekonany, żeby nie odmówił. To nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości. To było takie małe zaproszenie od pana posła dla wszystkich obywateli. Oczywiście, że dla wszystkich. Jeśli na przykład spóźnia się pociąg, lot odwołano ten rejsowy. Dzwonisz do marszałka. Dzwonisz. 0600 tam numer, i tak dalej. Numer, pokażmy. Drodzy państwo, skoro Wojtek pyta o numer, to zobaczmy numer, który zaproponowali politycy PSL. No właśnie, ślub, narty, badminton, nie zwlekaj. Dzwoń do Marka Kuchcińskiego. Dlatego mówię. 22 694 2229. Proszę zapamiętać. Numer ważny, przynajmniej jeszcze jakiś czas. Ale wiesz co, popatrzcie, ta wstrętna Platforma Obywatelska chciała zniszczyć lot, nie? Tak. Przyszedł PiS i prawie zniszczyli lot. Prawda? Bo przecież Marek Kuchciński, Air tam, prawda, Travel, czy jak to tam się wyzłośliwiał, ci Kuchciński Travel, przyszedł jeszcze, kurczę, tydzień, dwa, góra trzy. Założyłby biuro. Nie byłoby lotu w ogóle. Lot to by prawda. Padł, słuchaj. No ale pytanie, czy nowym programem politycznym PSL-u, może innych partii, będą loty dla wszystkich? Wiesz, no jest 500+ dla rodziców na każde dziecko. Tak. Jarkowe, jak to się zwykło określać. No ale może teraz byłoby na przykład markowe, nie? Że markowe. Każdy ma prawo do 3 lotów darmowych po kraju. Przynajmniej 3 miesiące. Ale musisz lecieć z marszałkiem. Aha, bo nie ma tak, że sam. Nie, bo już marszałek powiedział, że już była taka jedna sytuacja, że ta żona sama leciała, inna sprawa, że za 2 dni się dowiemy, że tych sytuacji pewnie było trochę więcej, ale to już ukłony wobec dziennikarzy, więc musisz lecieć z marszałkiem. Ale tylko do Rzeszowa, czy też do innych miast? Tylko, bo pan marszałek latał właściwie tylko do Rzeszowa. Jak się popatrzy na mapę, to tylko. Natomiast wracając do PSL-u,
no jak się ma ćwierć promila ułamka, podpowiadają mi to do ucha, że ekologicznie byłoby nie latać, aha, ograniczyć liczbę lotów, ale może dzięki temu, że ograniczyć, to wyznaczyć za darmo przez państwo. Wiesz, państwo musi być poważne. Poważne. Czyli nie, że nie ma lotów, bo jest jakaś ekologia, jakieś oszołomy, terroryści. Nie, państwo jest poważne, dlatego latasz tylko z marszałkiem i tylko na Podkarpacie. Tylko do Rzeszowa. Tylko do Rzeszowa. No dobrze, drodzy państwo, może będą darmowe loty do Rzeszowa, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. PSL w każdym razie może obiecać jeszcze dużo innych rzeczy. Oj tak, do PSL-u jeszcze wrócimy, bo oni idą w takim ciekawym sojuszu, ale na razie jeszcze kontynuując sprawę marszałka, no jeszcze wciąż, kiedy nagrywamy program marszałka, wkrótce już byłego marszałka Sejmu, w poniedziałek mowy o dymisji nie było, we wtorek prawie nie było, w środę zaczęło to spekulować. Czwartek dostaliśmy cytę, że jest zmiana Nowogrodzka bez litości, srogo ucięła sprawę. Jarosław Kaczyński mówił tak. Decyzja pana marszałka jest dowodem postawy, która jest związana z naszym hasłem: słuchać Polaków, służyć Polsce. No i teraz, kiedy my pytamy, czy leci z nami pilot, w naszym gorącym pytaniu, to wiadomo, że tak. I wiadomo, że twardo trzyma stery. Tak, dokładnie. I że nie ma zmiłu. Nie ma zmiłu i zwolnił, czekaj, szeregowy poseł... Marszałka Sejmu. Marszałka... Znaczy, poprosił go poprosił o dymisję. Go. Chyba. Tak, nie, no to my wysłuchaliśmy pana prezesa, pan prezes podobno jak zwykle miał rację, to oczywista sprawa, że prezes miał rację. Natomiast podobno pan prezes się strasznie zdenerwował na pana marszałka, bo pan prezes nie lubi, jak się mu opowiada jedno, a potem otwiera on gazetę taką czy albo inną, kwity, albo tak. kwity i widzi, że było jednakowoż prawda? Inaczej. Prawda? Ja bym wszystkim radził jednak z tego bliższego i dalszego otoczenia. Prezesowi nie ściemniać. Znaczy, no to prawda, ale zobacz, jak to jest, bo to jest taka bo potem jest lot, ale z kazańców. Tak, taki raczej był. Nad kukułczym gniazdem. Nad kukułczym gniazdem, tak. Ale zobacz, jak to jest. Domagał się fakt Super Express rygorów i standardów. Tak. To teraz będą rygory. Będą rygory. Ja to się spodziewam, że w tym nowym prawie, które pan prezes zapowiedział, to żadnych lotów nie będzie. Pociągów nie będzie. Tylko na Podkarpacie. Aha. To jest nowa doktryna Prawa i Sprawiedliwości. Latasz z marszałkiem na Podkarpacie. Mm-hmm. Tak. No chyba nie nadążam za tobą, Wojtku, też ale dzisiaj, ja też za sobą. Drodzy państwo, bardzo państwa przepraszam. Na konferencji prasowej pojawił się także wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Radzimy zapamiętać to nazwisko, bo oj, będzie głośno. Chyba jeszcze kilka razy o panu Radku usłyszymy. No i pan Radosław zwrócił uwagę, że nie tylko marszałek często latał, ale za Tuska, panie. O, panie. No to panie, zobaczmy, co to się działo. Apelowalibyśmy o poświęcenie tej samej uwagi lotom poprzedniej ekipy. Służby prasowe rozdadzą państwu za chwilę wykaz lotów prezesów Rady Ministrów w dwóch kadencjach 2007-2015. To mam go tutaj przy sobie. To jest długi, długi dokument. No piękny show pan Radosław zaprezentował z tym taką harmonijką, która się rozwijała. Taki magik trochę, prestidigitator, nie, że tutaj kapelusz królicze tutaj z kapelusza wyciągasz Kuchcińskiego, tutaj za chwilę Kuchcińskiego i tak dalej. Taki kapelusz prezesa trochę. Rozumiem. Taki i to surą to wszystko tak wyleciało. No tam ładne to kwitach. Było. Taka, no. Sprytne. No i my teraz pytamy, czy Tusk i Borusewicz mają się czego bać, bo jak zaczęli chłopaki i dziewczyny się dokopywać do tych historii, o co apelował prezes, żeby równą miarą mierzyć, no to Borusewicz latał wyprowadzić psa, do Tusk latał poharatać w gałę, tamtym było wolno, a Marek co? Marek nie może? Bo wtedy, pamiętaj, była praworządność, demokracja i standardy, a teraz jest zły reżim wstrętny, rozumiem, co lata na Podkarpacie, wracając do mojego przewodniego dzisiaj powiedzonka, i dlatego wtedy było okej. I jak na przykład pan Tusk podwoził chłopaka swojej córki, przyszłego zięcia z Warszawy do tam Trójmiasta, Sopotu, to też było w porządku. No ale wiesz, bo to była troska o rodzinę. Ależ oczywiście, jeszcze że się chłopak nie zdecydował, może tam wahał się co wtedy do decyzji. Wtedy była troska, jakieś 500 plus, 300 Dajże plus, spokój, dzisiaj nie no. o to. Popatrz, a on miał przyszłego zięcia zachęcał, że go wsadził do tego samolotu onego i on poleciał z nim. No i co, został mężem? Został. Został. Chyba. No to chyba czyli się co, udało. Udało się, działa, czy nie
działa, działa. I chyba nawet demografia i działa. Demografia bo działa, bo i pani pan Kasia jest już ojcem. Jest już ojcem i wszystko jest w porządku i Polska w budowie. Prawda? Była. Tak. Wszystko gra. Tak. Drodzy państwo, ja mam tylko taki osobisty żal do pana marszałka jednak, że się do dymisji podał, bo nie wiem, czy Wojtku pamiętasz, taki film był Kariera Nikodema Dyzmy. Była. Najpierw książka oczywiście, tak, ale do Łęgi Mostowicza. Do Łęgi Mostowicza, później film jeden, serial, później film tak z Czarkiem Pazurą drugi. No i tam był taki fragment, którym ja, nie Janusz Gajos, tylko inny aktor, Globisz, o właśnie, Krzysztof Globisz, miał piękną rolę jednego z ministrów. Zobaczmy fragment z tego filmu. Czy wobec zarzutów zamierza pan się podać do dymisji? O, tu pani uraziła moją dumę Polaka. Polak nigdy nie podaje się do dymisji. Polak tkwi na posterunku do końca. No właśnie. Mojego albo jej chciałoby się powiedzieć. No ale to jest jednak, myślę, złamanie standardu. Ale ja też tak uważam. Czy prawdziwy Polak może podać się do dymisji? Czy pytam. Prawdziwy konserwatysta nigdy nie poddaje się. Nigdy się nie poddaje. Ostrzał niemieckich mediów trzeba przetrzymać. Wchodzi się do bunkra, jak ten bunkier jakiś jest, i tam się trwa. Trwa do końca. Krwi na samego końca. Tak jest. No ale widzisz, pan marszałek nie wytrwał. Ale już niektórzy dziennikarze, nawet tu w dziennikarze, nawet w tym studio tutaj niektórzy już zaczęli pisać na Twitterach, już się zaczął ten symetryzm, już kończcie ten serial. To taki redaktor Wojciech Biedroń to napisał na Twitterze. Zresztą słusznie został przez część skarcony. Skarcony, zbanowany, no bo bez że czasami marszałek se nie może polatać. Bo se nie może polatać, tak. Że co? A tam ci przecież latały one. Tak. One te one latały, tak. No dobrze, drodzy państwo, to jeszcze na moment wróćmy do Jarosława Kaczyńskiego, który sprawę przeciął. No bo to chyba on przeciął, co? No chyba tak. Mamy widzów, widzów inteligentnych, bo to też nie ma co mniej, ale na szczęście widzowie czemu dają wyraz w komentarzach pod naszym żenującym schodnią programem. Dobrze, no to jeszcze raz Jarosław Kaczyński, zobaczmy. To oczywiście nagranie z tych wszystkich pikników około wyborczych prezesa PiS i liderów tego, tej partii, ale ja myślę, że tak może zostać przyjęta decyzja o dymisji marszałka. Dla, że pan prezes dostanie kwiaty, teraz do Zbuczyna jedzie na weekend. Na czyli piknik. Znowu pan prezes uratował Polskę. Znowu. Znowu. Tak. I uratował budżet KPRM-u. Przepraszam, kancelarii Sejmu. Ja myślę, że w ogóle parę też z tym KPRM-em. Parę głów, parę punktów procentowych pan prezes uratował tą decyzją. Ja myślę, że raz na jakiś czas pan prezes jako taki trochę żniwiarz, siewca, ale i zbieracz, że tak powiem, tnie ponury tą kosą. Żniwiarz. Ponury żniwiacz. Tnie tą kosą i zdrowiej to ale zboże potem. Znaczy są już, trwają, są już, trwają. Kończą się w zasadzie to powoli. Nie jest dobra wiadomość dla niektórych w Prawie i Sprawiedliwości. Nie jest dobra wiadomość. Zwłaszcza, że mam wrażenie, że te dwa miesiące kampanii to będą takie bardzo uważne żniwa. Czy żeby wydaje żaden mi się chwast nie urósł dokładnie. Zbyt myślę, że wysoko. Kolby nie. Żaden polityk, nawet najbardziej poważny i ważny i wierny, nie może być dzisiaj pewny swojej, czy nie może sobie pozwolić na błąd. Dobrze, skoro o żniwach, drogi Wojtku, mowa i szanowni państwo, no to trzeba zajrzeć, co tam u ludowców. A tutaj żniwiarze mają nowych pomocników spod znaku Kukiz 15. Ci pomocnicy jeszcze kilka miesięcy temu mówili o tych żniwiarzach z PSL-u. Tak, zobaczmy Pawła Kukiza w roli głównej. W małej miejscowości na Opolszczyźnie na co dzień. Ja widziałem zachowania PSL-u. Oni po prostu, ja nie powiem tego publicznie, nie będę nigdy zgłaszał tych spraw do prokuratury, ale byłem świadkiem sytuacji takich, gdzie ewidentnie można powiedzieć, że to jest zorganizowana grupa przestępcza. Niech pan uważa, bo za to jest nie. proces. No to proszę bardzo, niech zrobię proces, popowiem o sytuacji. Ma pan dowody na to? Tak. Tak. Mam dowody, ale Wojtku, może ci mało, że zorganizowana mafia przestępcza. Zobaczmy jeszcze jeden filmik z Pawła Kukiza. Czy rzeczywiście Kukiz nadal uważa PSL za mafię? Pytamy, no bo nie tylko mafijne powiązania i rodowody wyciągnął polityką ludowców Paweł Kukiz swojego czasu. To są klany, które trzymają za pysk cały naród. Popatrzcie na ten ZSL, który teraz się PSL nazywa. A to jest ZSL, wciąż trwa ten sam ZSL. No i co, wtedy to było? Jaszczurka na koszulce, NSZ, wyzywanie wszystkich od komuchów, mafii, a teraz co, pukamy do tego, do tej mafii? Dlaczego Kukiz chce dołączyć do mafii? To jest tajny plan.
No. Po pierwsze, w PSL-u nikt nie ma broni, a Kukiz podobno ma pozwolenie na broń, więc teraz będzie zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym. Rozumiem. To raz. Dwa. On chce rozbić tę mafię, tę ZSL, to wszystko od środka. Bo gdzie się nie... Pod przykrywką. Bo gdzie przychodzi Paweł Kukiz, tam zaraz się coś rozpada, ludzie odchodzą, zwróć uwagę, nie? Czyli, no, nie... żeby obalić system, tak, rozwalić go, trzeba wejść do środka. Taki walenrodyzm tutaj. Dobrze. Drogi Wojtku, szanowni państwo, przemyślmy, czy ta strategia ma tę logikę, o której Wojtek mówił. Wrócimy do Kukiza, jego małżeństwa z Kosiniakiem po przerwie. Na razie pozdrawiamy miaucząc i dzwoniąc. Tak, i zaraz wracamy za chwil parę. Mhm. No to lecimy z tematem dalej. Drugie okrążenie magazynu Bez Spiny, Wojtku drogi. Tak, dolecieliśmy tutaj. Na dolecieliśmy, nasze wylądowaliśmy. Tak. Skończyliśmy na Pawle Kukizie, to pociągnijmy ten wątek dalej. Kukiz 15. No bo skończyliśmy tym, że były słowa o mafii, że były słowa o ZSL-u, o komunistach, komuchach. A nawet ZSL-u. ZSL-u, tak. No dobrze, drogi Wojtku, ale Paweł się też podzielił na Facebooku refleksją dotyczącą tych negocjacji. Zobaczmy, jak ta refleksja wyglądała w praktyce. Paweł napisał tak: po tych wszystkich negocjacjach koalicyjnych jestem już jedną nogą w tworkach, napisał lider ruchu Kukiz 15. Mamy nadzieję, że Paweł tam nie trafi i drugą nogą. No ale to jest jednak męczące, bo on rozmawiał tak i z Maksem Kolonką, i z Grześkiem Braunem, i z Korwin-Mikkem, i z Wiosną, i z prezesem Kaczyńskim. Wielkimi ludźmi polskiej polityki, tak, zwłaszcza ten Maks Kolonko. Czy Paweł Kukiz trafi do tworek w związku z tymi negocjacjami? Ja byłem głęboko przekonany, że już tam był, wrócił i wybiera się znowu. Znaczy jedną nogą jest. Wyszedł na moment. Czyli tą prawą nogą. No bo teraz, która noga jest która? Prawa noga, to ona jest bliżej PiSu, czy no PSL-u teraz? Teraz chyba, to nie wiem. Paweł już w ogóle tych nóg się pozbywa chyba. Lewa. Jakieś amputacja polityczna. To już taki, to już jest amputacja polityczna. To jest nie tylko strzał w kolano, ale amputacja dwóch nóg. No szkoda. Znaczy, szkoda tworek. No ale Paweł idzie do wyborów razem z Władkiem Kosiniakiem Kamyszem. Tak, chłopaki się ściskali na konferencji. Ale wiesz, to jest taki poseł Kukiz 15. Tam połowa odchodzi, bo mówi, że ma dość, nie po to wchodziła do polityki. Ale jest taki poseł ruchu Kukiz 15, się nazywa Jaskuła Tomasz z Częstochowy. I on taki wysłał symboliczny filmik w internecie, króciutki, sprzed domu chyba swojego rodzinnego. Zobaczmy. Co tam, panie, w polityce słychać? No zobaczcie, jaka praca. I dzisiaj chyba kolorystycznie odpowiadam niektórym tendencjom. A w polityce co słychać? Ciśnienie i... duże ciśnienie. I wywalam ten zielony syf z płytek. Jak zwykle. No i co teraz, Wojtku? Chyba pan Tomek z panem Kukizem to już nie pójdzie. Zielony syf z tych płytek trzeba wywalić jednak. No. Ja znowu idę na urlop, więc może za tydzień zaprosisz pana Jaskółę tutaj do studia, bo widzę, że pomysłowy jest tym karszerem. I ten zielony tu, prawda, a tu sporo zielonego, mimo że państwo tego nie widzą, to on by usunął. Ale on tak będzie czyścił Kukiza, czy? On będzie tak czyścił wszystko z zielonego, wiesz? Bo trupa on, chyba będzie on naprawdę czyścił, nie lubi tego PSL-u. Nie on, lubi. To nie, że tak na pokaz, tylko on... Bo on nie rozumie głębokiego zamysłu Pawła Kukiza. Tak. My wiemy, że to, wiemy, że on tam chce wejść, tak, jak mówiliśmy w pierwszej części, rozsadzić, a on jeszcze nie wie, ale no wiary więcej. Ale więcej wiesz, wiary. Ruch Kukiz 15 jest rozsadzany od środka. Od zawsze. Od zawsze zresztą, ale ostatnio jest, niektórzy są przeciągani do PiSu, niektórzy do PSL-u, niektórzy tam w ogóle do Konfederacji. Ale co ty sugerujesz, że jest jakieś kupczenie posłami, jakieś przekupywanie? No właśnie, był u nas studiu, narodu? Był u nas w studiu pan poseł Sachajko, jeszcze chyba z Kukiz 15, nie wiem, czy ten zielony syf mu się podoba, chyba czy nie. Się mu podoba. Jemu się akurat podoba. No dobrze, no to więc on zostaje, ale jest zły na posłów PiSu w sprawie tego przekupstwa. Zobaczmy, posłuchajmy. Bo Prawo i Sprawiedliwość kupuje posłów, powtórzę, jak krowy. Kupił panią poseł Moldżanowską, została ministrem. Kupił pana posła Andruszkiewicza, został ministrem. To po prostu ręce opadają. No tak nie można zarządzać jak państwem. Jak krowy, mówił pan, panie pośle? No, a jak inaczej można tak nazwać, jeżeli się krytykuje jakiegoś posła, czy jakieś ugrupowanie, a później z niego wyciąga się posłów i robi się ich ministrami.
No czy faktycznie Prawo i Sprawiedliwość kupuje posłów Kukiza jak krowy na targu? Nawet gorzej, niczym świnie prawie, że. Czyli ciągnie ich na tych łańcuchach tam, takiego rzymkowskiego. Ale to jest na rzeź. Aha. Ich ciągnie. Oni by sami nie chcieli. No szedł taki poseł Andruszkiewicz, co on teraz nic nie robi w ministerstwie. To taki młody cielaczek jest jeszcze. To takie ciele jest, mm-hmm. wiesz, ale ciele mądre wie, że trzeba ssać, prawda, dwie matki. Pokorne ciele, dwie matki. No i oczywiście, i pan tak. Adam to rozumie. Pan Adam to rozumie jak nikt inny. Rzymkowski Tomasz chyba też już zrozumiał. Nie, to w ogóle on to zrozumiał chyba pierwszy w ogóle. Okej, okay. Jaskuła Tomasz chyba też powoli Jaskuła zaczyna Tomasz to rozumieć. Jaskuła Tomasz też zaczyna rozumieć, a i poseł Sachajko, który tylko mówi, że inne ciele chce matkę ssać. Ta polska polityka to taki trochę targ. No, ale wyobrażasz sobie, że tam rzeczywiście przychodzi tam, nie wiem, Terlecki Ryszard albo inny, nie, nie, on tak. I ciągnie tego Rzymkowskiego. Nie, nie, inaczej, najpierw sprawdza, zęby pokaż, nie, okay. Tam to kopyta, kopyta. Czy nie jesteś wściekły, czy jesteś zaczipowany, szczepienia. Tam w uchu masz taki ten. Normy unijne, i wtedy mówi, a to dobra krowa, bierzemy. Będzie dopłata. Okej. Okay. Przecież czekaj, ty nie, myśmy znowu nie zrozumieli głębi pana prezesa. Kiedy mówił pan prezes, kilka miesięcy temu, że będą dopłaty do świni krów? 500 na krowę. I jest 500 na krowę. A ja myślałem, że zaczęło się wtedy, jak mówił prezes, że rodeo ogląda. No, że te kupuje te krowy, żeby mu później robiły rodeo polityczne. Coś w no, tym jest, drogi Wojtku. Szanowni państwo, no ale ktoś te krowy musi najpierw upolować. No i Ryszard Terlecki w ramach tych wszystkich pikników Prawa i Sprawiedliwości przebrał się na naprawdę za groźnego zawodnika. Zobaczmy te piękne zdjęcia. O, proszę, Ryszard Terlecki, no co to, kałach? Nie wiem, ja się nie znam na broni, szczerze to mówiąc. Mm-hmm. Piękny ten hełmo, kasko, czapka pana Ryszarda. Psy, pies psy wojny, dookoła. Pies wojny. No i wiesz, czy Ryszard Terlecki obroni Polskę? Ale oczywiście, że obroni, to nie jest pierwsze takie zdjęcie. Mm-hmm. A pamiętasz go z Ukrainy? Na Ukrainie. Z Rzymkowskim. No i to taki, wiesz, on wręcz jak taki żołdak wyglądał z tym petem, wiesz, z tym. Ale to może się wtedy, szósta wojna może się w moim wtedy życiu. Dogadywali z Rzymkowskim, wiesz, nic tak nie zbliża jak wojsko. I braterstwo broni. Tak. No przecież oczywista sprawa. I on już wtedy ten rzymkowski poseł, no, ale jak Tomasz... to jest, bo kiedyś Terlecki Ryszard był hipisem, teraz jest wojakiem. Wojakiem. Trochę się pozmieniało. Pozmieniało się, bo wiesz co, jednak to jest mądrość etapu. Mm-hmm. Ewoluujesz. Okej. Okay. Tak. Wiesz, że ja byłem ekologiem kiedyś? Tak? Tak. To jak w misiu, nie? A wiesz, że ja też kiedyś byłem murzynem. I grałem w koszykówkę. A nie, murzynem też byłem. W koszykówkę nie grałem, ale coś w tym jest. Znaczy, ja uważam, ja się czuję spokojniej. Tak. Z Ryszardem Terleckim. Bo to jest, to powinien być minister obrony. Albo, a właśnie nawet minister ataku, wojny. Tak, ataku minister narodowego. Wojny, tak. Ataku narodowego. No tak. Dobrze, to mamy pewną propozycję już na kolejne rządy, bo wiadomo, że PiS te wybory wygra, ta kampania i te wybory to formalność w zasadzie jest. No ale jeśli mowa o tych przekupstwach politycznych, krowach politycznych i targu, no to jest taki pan poseł, znaczy jeszcze teraz nie poseł, kiedyś był posłem, no i chyba przyszłym posłem będzie, Paweł Kowal się nazywa, on był kiedyś w PiSie, był przy prezydencie Kaczyńskim, przy prezesie Kaczyńskim, a teraz idzie dzielnym krokiem w ramiona Grzegorza Schetyny. Zobaczmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o kulisy negocjacji Platformy z Kowalem Pawłem właśnie. To wszystko mnie zaskoczyło trochę, nie? Co, że został pan kandydatem? No halo, tak. Paweł, słuchaj, jesteś kandydatem. Cholera, muszę wracać. Słyszę, nie, na połączenie. Trochę tak było, zdziwiłbym się. Naprawdę? No nie, ale Grzegorz, dzwoni Grzegorz i mówi, słuchaj... Działo. Od pewnego momentu to wiadomo było, że coś się działo. No ale dobra, już nie hamletyzujmy o tym. No nie. Bo to teraz tego powiem. Ale powiadam. To ładne, pojadę w stronę powszechnego. Tam chyba jeszcze Hamlet wisi na afiszu. Pohamletyzujmy. Bo to potem się to ze mnie śmiali, że za dużo tego było. Ale naprawdę? Czyli przymusili Kowala, żeby był kandydat? Nie, nie przymusili. No, ale... Po prostu... Grzegorz Schetyna znalazł dobrą instrukcję obsługi. Paweł Kowala. Patriotyczny. Ten. A, musisz. Znaczy Polska potrzebuje i tak dalej, ale dobrze powiedziane. Grzegorz Schetyna mówił, że Polska potrzebuje Pawła Kowala i dlatego... No i dlatego Paweł Kowal jest na pokładzie. Ale jak on się cieszy, prawda? Nie? Wzięli go w końcu do Onetu. Jakiś dziennikarz z mainstreamu w końcu z nim porozmawiał. Od razu ładniejszą marynarkę se kupił. Plet taki pledową. Ale czy Schetyna dzwoni nocami do Kowala? Na pewno dzwoni nocami. Tylko żeby potem nie było, że Schetyna zawinił Kowala powieśni, tak. Jak w tym powiedzeniu, nie? Oj tak. Ale jedynka z Krakowa, wiesz, może jest warta mszy. No, nie, Paryż był wart mszy, to...
Pupszyny. Jedynka w Krakowie warta jest ja myślę, że ktokolwiek by zadzwonił do Pawła Kowala i powiedział, że będzie jedynką na liście w jakimś Krakowie czy innym Półtusku, to on by się zgodził. A jakby do ciebie tak, Wojtku, zadzwonił z Schetyna w nocy i powiedział, Wojtku, redaktorze, Polska potrzebuje, było co było, trzeba, wiesz. Po pierwsze, za ile, znaczy nie, przepraszam, jeszcze tego chciałem powiedzieć, w życiu bym się nie zgodził. W życiu? Ja słucham tylko pana prezesa. No rozumiem, ale Paweł Kowal też kiedyś słuchał pana prezesa, a mu się pozmieniało. No pozmieniało mu się, no. Nie, czekaj, my jeszcze musimy słuchać redaktor naczelnej telewizji w Polsce. Zdecydowanie. Agaty Robińskiej, więc tutaj jest jeszcze coś, ale ja bym się nie zgodził. Nie. Nie. Dobrze, bo Paweł Kowal się zgodził, no ale redaktor Kuźniar ciągnął temat tych rozmów ze Schetyną. Niepotrzebnie zresztą. Bo mówisz, że Paweł Kowal w dobrym humorze, no to naprawdę ten dobry humor eksplodował w kolejnej części tej rozmowy. Jeszcze jeden fragment z samochodu Onetu. Paweł Kowal rozanielony. Nie, nie, co pan ma z tym Schetyną, no? Nic. Ja teraz, ja nawet docent już nie ja bym działa chciał na pana, więcej więc powiedzieć dobrego o Schetynie, ale teraz będzie, że się podlizuje. Dokładnie. Teraz się nic nie mogę mówić. Nie zdążył pan powiedzieć. Co wszystko co dobrego chciałem powiedzieć, że Schetyn jest za późno. Jeden z najbardziej koleżeńskich ludzi, jakich spotkałem w polityce. I pomógł mi po ludzku, zachowywał się porządnie wtedy, kiedy wielu moich najbliższych przyjaciół nie było w stanie, sparaliżowani, dlaczego ten Kowal nie jest w PiSie i tak dalej, bali się zadzwonić, nie? I dlatego mu pan nie mógł odmówić. No, dlatego mam słabość, no mogę mieć, nie? O, piękny link naszej rozmowy. Kowal przyznaje, mam słabość do Schetyny. Nie, proszę, i dlatego tęczowa flaga. Nie, tego nie daję, proszę. No, tak zróbmy. Jestem z LGBT. I znam się za chwilę. Bardzo dziękuję, jak zawsze. Paweł Kowal, kandydat Koalicji Obywatelskiej. Ależ on się cieszy. I wszystko mu się podoba. I tęcza mu się podoba. I Schetyna, i LGBT. Mam słabość do Schetyny. Niedługo se pępek przebije, wiesz, będzie tatuaż taką, z Grześkiem zrobi, wiesz. I ty, czy Kowal zakochał się w Schetynie, no, pytamy? Absolutnie tak. Ale to jest, wiesz, ale to, to jest piękne. Wiesz, bo to, niektórzy mówią, miłość to tylko chemia, seks. Nie, nie, tu jest szczere, głębokie ale uczucie. Ale on mu pomógł. Tak. Schetyna jest ludzkim i mam człowiekiem. Słabość do niego, słabość mam. Ja chciałem powiedzieć brzydkiego, ale nie Wojtku, powiem. Ty głosujesz w Krakowie, czy... Nie, w Warszawie, już w Warszawie. Już w Warszawie, już w Warszawie. A myślisz, że Paweł Kowal pobije rekord wyborczy w Krakowie? Nie wiem, ale ja myślę, że spokojnie do Sejmu wejdzie z Krakowa. Wjedzie na koniec. Wjedzie, wjedzie. Rynek zagłosuje i okolice. Pięknie, ale ja się bardzo cieszę, że on się tak cieszy, bo tak, ale to wiesz, czasami politycy tak wychodzą, no to muszę, bo kazał lider startować, no, a on się cieszy, on jest... Ja ostatnio porównałem w jakiejś poważnej rozmowie, tak, rozmowie publicystycznej Pawła Kowala, że będzie taką prawicową małpą obwożoną, prawda, po tak Polsce, że patrzcie, u nas też jest prawica i strasznie mnie redaktor wicenaczelny Dziennika Gazety Prawnej pouczył, ochrzanił, że no w ogóle to tak nie wolno. Ładne, wiesz, małpa, krowa. Krowa, świnia, no, wiesz. No, tak ze świniami jest, że jak się im coś da, wiesz, to one wtedy ale idą. Nie mówimy teraz w ogóle nie, o polityce. Nie, nie w życiu, no przecież to my po prostu tutaj bokiem rozmawiamy. Zwierzęco po prostu. Zwierzęco, inwentarzu, prawda. No, no to w tym inwentarzu są też konie, a o koniach o, panie, i o pewnej perspektywie, z której patrzy Grzegorz Schetyna, mówił Włodek Czarzasta. Włodek jak porówna do konia, no to klękajcie narody. Narod. I konie też. Oni przyjęli taką narrację. Za 2 lata ceny pójdą w górę, zabraknie pieniędzy w budżecie na sprawy socjalne. Niech to będzie ich problem, tak? Tak, rząd upadnie, a my wtedy na białym koniu, babaj, dadaj, dadaj, przyjedziemy i weźmiemy władzę. Tylko, że białych koni do więzień nie wprowadzają i nie wpuszczają. Ja uważam, że PiS jak wygra drugą kadencję, to będzie taka sytuacja, że będzie niesłychana arogancja władzy, to znaczy będzie marszałek Kuchciński do sześcianu będzie, po prostu. Będzie. Zostawmy te bajania Włodka, ale to padadaj, padadaj, to było ładne. To taka kawaleria trochę. Ta. Raczej ta Budionnego, bo on o sobie mówi, że jest starym komunistą, tak, nie? Więc on raczej nawiązuje tak do tego, nie do polskich ułanów, bo ułan z niego jak ze świni koń. Tak. Przepraszam, znowu te zwierzęta, no i znowu powiedzą, że... Ale wiesz, on tam powiedział, że koni do więzień nie wprowadzają, czyli nie. Co, w październiku, listopadzie zamkną tych wszystkich... Wszystkich. Najpóźniej początkiem listopada, Neumannów, ale więcej Włodków, Czarzastek też pozamykają, Kowala zamkną. A czy Czarzastek kupi sobie konia? Dobre pytanie. Znaczy, wiesz, to na czymś uciekać trzeba. Uciekać, tak, czyli nie ma szans na... Znaczy, że wiesz, no na samochód go już nie stać, bo teraz musi zasponsorować całemu temu towarzystwu wybory, czyli tam Wiośnie, Zandbergowi i tak dalej. Myślał, że zapłaci. Ale może Włodek będzie czarnym koniem tych wyborów, albo... Wiesz, wiele na to wskazuje. Wiele, tak? Wiele, myślisz, tak, że wejdzie, tak, do Sejmu? Absolutnie tak. Myślisz, że wejdzie, to tak będzie kolorowo w końcu w Sejmie. Taka stadnina się zrobi. Oj tak. Ogierów, albo obora, klaczy. Kto woli, nie? Ale tak. Chlew.
taki chlew troszkę, chlewik nawet bym powiedział, się zrobi. No zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, czy znaczy, życzymy jak najlepiej. Tak, każdy wie, że na białym koniu z pełną. Tylko że tych koni do więzień nie wprowadzają. Ja się muszę nad tym, drodzy państwo, przepraszam, kiedyś, ja muszę zastanowić. Kiedyś cesarz Kaligula chyba konia do senatu wprowadził. To został senatorem, tak? To jest. Może i Włodek takiego konia wprowadzi do Sejmu. Kto wie? Kto wie? To kto rzeczywistość października. Idzie. W tej części naszego programu jeszcze oddamy głos Jackowi Protasiewiczowi, który no ma ostrą kosę z Grześkiem Schetyną. No i wypuścili chłopaki w sieci taki zdrowy filmik z razem z chłopakami z wiosny. To wesoło to wyglądało, zobaczmy. Okej, jakby nie chcę się wyzłośliwać na temat koalicji, ale uważam, że mamy do czynienia z gangiem Olsena, no tak bym powiedział. Olsen też lubił palić cygara, tak się powiem. No i co, nie ma racji Jacek Protasiewicz? Absolutnie. Czy Schetyna stoi na czele gangu Olsena? Mało tego, nawet przypomina Olsena trochę. Prawda? Tego filmowego. Brakuje tylko cygarka kapelutka. I kapelutka takiego. Ale ja myślę, że on... Może się Grzegorz Schetyna tak czasami przebiera. Na przykład przyjeżdża zęby do domu. Zęby już zrobił. Tak, przyjeżdża końskie do domu i mówi, a to się teraz za Olsena się przebiera. Tylko potem zapomina i on ten zostaje Olsenuje dalej jakby tak w tej polityce. No dobrze, drodzy państwo, czy gang Olsena przejmie władzę w Polsce? Sprawdzimy jesienią w trzeciej części programu. Na pewno. Bez spiny sprawdzimy za to, ile alkoholu pije prezydent Duda i odpowiedź państwa zaskoczy. Na razie dzwonimy, miałczymy, widzimy się po przerwie. Trzecie okrążenie magazynu Bez Spiny, drodzy państwo. Obiecaliśmy rozmowę o alkoholu i alkohol będzie. Tylko, drodzy państwo, my odradzamy alkoholu w ogóle, a młodzieży szczególnie. Tak, ale pan prezydent do młodzieży już nie należy. Młodzież się potrafi bawić bez alkoholu, tylko po co? Tak. Ale zobaczmy, nie, dlaczego? To jest młodzież. Tak, albo że tam, wiesz, mam problem z alkoholem, albo mam problem bez alkoholu. Bez alkoholu. Tak, a pan prezydent nie ma problemu z alkoholem. Bo wiesz, bo prezydentowi był inny prezydent, co miewał. Miewał. Czasami golenie mu go bolały, ale prezydenta tutaj golenie nie boli. Nie. Na nartach jeździ sprawnie. Chociaż wypić umi. Bo była teraz czwarta rocznica prezydentury Andrzeja Dudy. Pięknej, najlepszej. Kiedy to przeleciało też lata, nie? No i przy okazji Bogdan Rymanowski zapytał, czy prezydent to lubi wypić. Takie pytanie, ale zobaczmy. Jak to jest, jeśli chodzi o urząd prezydenta i nałogi? Picie, palenie. No, palenie rzuciłem, nie jest to żadna tajemnica, tak, rzeczywiście paliłem papierosy, przyznaję się do tego ze skruchą, kiedy objąłem urząd prezydenta, ale nigdy nie uważałem, no alkohol, no wie pan, no, alkohol nie jest w Polsce czymś jakimś. Czyli abstynentem pan nie jest? Nie jestem abstynentem, nie jestem abstynentem. Podchodzę do sprawy normalnie po prostu, tak? Nie należy przesadzać, ale ani w jedną, ani w drugą stronę, no po prostu. I o takiego prezydenta nic nie robiłem. I to jest ta nasza polskość, gdzie on się podchodzę do sprawy normalnie, jak każdy Polak. Pół litra 20 litrów tygodniowo i tak dalej. To jest piękne, bo pan prezydent powiedział, że jak to w Polsce, co w Polsce, to my wiemy. Papierosy rzucić można, no ale bez przesady. Czyli tak, chlać można, ale palenie, o nie. No, ale prezydent też powiedział, że tak bez przesady w żadną ze stron, żeby nie abstynentem nie zostać przypadkiem, ale też nie daj Boże. Bo wiadomo, kto nie pije, ten kapuje, to jest jasne. A pan prezydent nie kapuje. A czy nie kapuje, nie, no dobra, już nie będę. Ile twoim zdaniem lubi wypić prezydent Andrzej Duda? No to jest agresywne pytanie, ja wiem. Jest takie, wiesz, takie pole minowe trochę. Pole minowe. Ja go obliczam tak na zupełnie spokojnie, taką ćwiartkę wieczorem. Rozumiem. No to tak uczciwie. Takie dwie szklaneczki whisky na uspokojenie. O, może w ten sposób. Na uspokojenie. No nerwów, polska polityka. No, wiesz, bo teraz trzeba będzie pytać dalej, ile Kukiz wypije wódki z Kosiniakiem. A nie, to mówisz o innej lidze. To jest inna liga. To tak jakbyś porównał Krakowie, moją ukochaną, na przykład do Paris Saint-Germain. O, rozumiem. Czyli tam to jednak inna liga trochę. No wyższa. Nie możesz Kukiza porównywać do Andrzeja Dudy, bo przypuszczam, że Andrzej Duda padłby w połowie w takiego w przedbiegach przy
potem jest pytanie, wiesz, ile czarzasty wypije z Biedroniem. O, a to już inna kwestia. Zupełnie. Biedroń, no moim zdaniem Biedroń w ogóle nie pije. Bo Włodek, Włodek to wygląda na takiego, co... O, Włodek, tak. Umie. A poza tym z tym aparatem, z tym aktywem, jak trzeba było usiąść, nie? Z tymi baronami eseldowskimi, oj, panie. To Leszek Miller kiedyś opowiadał, że to trzeba mieć twardy łeb. Trzeba mieć twardy, końskie zdrowie. Ale wiesz, bo to zaraz nas dojedzie Krajowa Administracja Antyalkoholowa i tak dalej. Odradzamy, szanowni państwo, ani grama. Jest alkohol. A już przy piątku to absolutnie nie. Nigdy. Absolutnie. Dobrze, zostawmy alkohol prezydenta Dudy, bo prezydent Duda jeździ po Polsce na trzeźwo, na szczęście, bardzo sprawnie i dzielnie. No i zawitał do Szczecinka, drodzy państwo. Tam spotkał się z mieszkańcami, lud go kocha jak w każdym normalnym mieście. No ale władze tego Szczecinka, no to już nie do końca. Zobaczmy awanturę wokół tej sprawy. Prezydent został poproszony, jakby, że no, powinien zapłacić 900 za pobyt, za zorganizowanie wizyty, za wyłączenie tam dwóch tramwajów, wszystkich dwóch, które tym Szczecinku jeżdżą. Minister Woźny na szczęście wykazał się refleksem, no i wysłał, że te 900 na urząd starosta powiatowego w Szczecinku. Mówił, dobra, chcecie te 900, macie, zostawcie prezydenta w spokoju. No ale może to jest jakiś trop, wiesz, kto nie chce wizyt prezydenta Dudy? Niemcy, przepraszam, Szczecinek nie chce. Władze Szczecinka. Władze Szczecinka. O, to 900 to piechotą nie chodzi. Nie, no ba. No. Gdyby przyjechała jakaś taka Rihanna, albo nie wiem, tam Jennifer Lopez, tak, no to wtedy można zapłacić te dziewięć, ale prezydent Duda. To głupia sprawa, ale rozumiem, że oni też takie rachunki wystawiali na przykład prezydentowi Komorowskiemu. Nie, też, no wtedy nie? Się chwalili na stronie, aha, że przyjechał, tramwaje wtedy same stawały na baczność przed prezydentem, aha, a teraz i wiesz, nie musiał płacić nigdzie za 900, to nie jest mało, no. 900 dla budżetu miasta? Nie, no to pewnie. To się wiesz. To no, taki dodatek funkcyjny trzeba dla jakiegoś wiceprezydenta. Dwie paczki paluszków odmówić no, sobie. No to nie, to tego sobie i na mineralną pewno w Szczecinku nie odmówią. Oni chyba tam, patrząc na te ich pomysły, to chyba sobie w ogóle nie odmawiają. Wiesz? Tak. Więc nie odmawiają. Ja myślę, że tak, tak. To tam... Natomiast tak, no ja myślę, że no ale to też tak nie może być, że sobie prezydent przyjeżdża. Jeździ gdzie chce. Gdzie chce, a na pewno leciał. No. Musiał lecieć. Albo na bombach jechał. No. 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 To kosztuje. Pewnie. Władza w ogóle nie powinna się spotykać z Polakami. Pewnie, że nie. Siedzieć, po pierwsze, nie ma sensu. Siedzieć na czterech literach w Warszawie. Co najwyżej redaktor Olejnik przyjąć na wywiad. Na wywiad, albo gdzieś ją zabrać ludzie, do samolotu. Niech se ludzie zobaczą w telewizorze. Absolutnie nie. Władza nie powinna jeździć i latać. A prezydent po wiesz, co chce zrobić do końca kadencji? Jeszcze rok mu został. Wszystkie powiaty zaliczyć w wszystkie Polsce. Wszystkie. I chyba mu się to uda, wiesz? Ale i za każde 900 złotych, no, tylko trochę... nie wszyscy wystawiają rachunki. W Szczecinku wystawili. Ale to piękna tradycja. Tak. Ja myślę, że minister Woźny ureguluje każdy taki rachunek. Każdy jeden. To jest też dobry trop, wiesz, tak uregulować, no, na przykład, panie prezydencie, ja tutaj wszystko podpiszę, wszystko, wszystko zapłacę. Wszystko zapłacę, to jest, ja jestem za, ja, to ja bym chciał być takim ministrem. Chwalimy ministra Woźnego od smogu, walki ze smogiem, walki na szczęście. Smogiem, tak jest. Smogu nie będzie, drodzy państwo. Niczego nie będzie. Wybory 13 października będą, no i w związku z tym są zakłady, kto wejdzie do Sejmu, kto nie wejdzie. Jeden z takich zakładów został założony na antenie Polsatu między politykiem PSL-u a liderem Agrounii. A jak nie? Pan wejdzie do Sejmu, to dopiero wtedy porozmawiamy. Ja myślę, że pan będziemy nie wejdzie do Sejmu i wtedy porozmawiamy. I właśnie PSL, popracujemy, zobaczymy. Zobaczymy. Możemy się założyć. O, ja się zakładać nie muszę. No, nie widzi będę... pan. O co? O bańkę mleka. Proszę. Dobra, zakład o bańkę mleka, a stawka, że? Że partia pana Kołodziejczaka nie wejdzie do Sejmu. To ja przecinam. Proszę bardzo. Tylko ja mleka nie piję, żeby... Wojtku, to skoro chłop się... żywemu nie przepuści. To prawda, no. Tam najpierw było nie, ale jak było, że na ambicje mu wjechał, to od o nie, razu to raz, to wchodzę wtedy. Kto wygra zakład o bańkę mleka? To pierwsze pytanie. Chyba jednak chłop z PSL-u wydaje mi się, wygra. Że chłop z PSL-u wygra. Bo... Ale to ja cię, Wojtku, proponuję zakład przed widzami naszego programu. Tak. Czy PSL z Kukizem wejdzie do Sejmu, czy nie? Nie. To co, o szklankę mleka, którą wypijemy na wizji? O bańkę, od razu o bańkę. O szklankę mleka. Ale wypijesz na wizji, jak wejdzie. Wypiję. A jak nie wejdzie, to ja to piję. Dobra, to się dobra, zakładamy. Zakładzik, cyk, wszystko jest. Jesteśmy w tym. Dobra. Dobrze. No dobrze, no to czekamy, czy PSL i z Kukizem wejdą do Sejmu, będziemy musieli czy tę bańkę wypić. Szklankę. Szklankę, przepraszam. Czyli tak, uporządkujmy. Kośniak z Kukizem wchodzą do Sejmu, pijesz ty. Tak. A jak nie wchodzą, piję ja. Tak. Tak czy owak, drodzy państwo, wesoło, ja wesoło będzie. Ja po szklance mleka zdrowego, normalnego, nie wywiąz do tych tworek, do nie tych wywiozą, tworek. Do Kukiza, dobrze, nie? Bańkę mleka, stawka w piątek pić mleko. Ale dobra, zakładamy się. Jest. Widzimy się po 13 października. Tak, 13 wybory, czyli tego tam 18 na pewno pewnie będą. Tak. Rozstrzygnięcie zakładu tak będzie. Dobrze, drodzy państwo, wybory 13 października. W związku z tymi wyborami redaktor Lisy zakładać się nie chce, ale ma pewien dramat życiowy w związku z
pewną decyzją polityczną Jarosława Kaczyńskiego, a w zasadzie brakiem tejże decyzji. Wielu, nie ma mówiło, żadnej przesady. Wielu mówiło przed wyborami samorządowymi, że i europejskimi, żeby no sfałszowane nie były. Według mnie dramat dzisiejszej Polski polega na tym, że PiS wcale nie musi fałszować wyborów, żeby je wygrać. A tak to piękne było. Dramat dzisiejszej Polski, że PiS nie musi fałszować wyborów. I patrz, dlaczego Kaczyński nie chce sfałszować tych wyborów? Prosi go redaktor Lis, błaga go radiowęzeł Czerski, wysyła pisma. Panie, weź pan w końcu sfałszuj te wybory. Albo chociaż kogoś spałuj. Albo nie wiem, zamknij kogoś. Nic. Reżim demokracji sobie urządza. Ale wiesz co, jakim prawem wstrętny faszystowski reżim sobie bawi się w demokrację? Prawda? Jakim prawem? Przecież oni powinni tu wszystkich, prawda, zamordyzm i tak dalej. Szybkie wyroki. Dlaczego ten Kaczyński nie chce sfałszować wyborów? W demokrację się bawi, sądy. No, mogło coś być tak pięknie. A pięknie by było. I pan redaktor Lis byłby dzisiaj męczennikiem. Byłby, chciałby być. Za Polskę, za wolność. No męczennikiem nie został. Dobrze. Zostańmy Lisa, ale zostańmy w radiowęźle z Czerskiej, bo tam była ciekawa wymiana zdań między Żakowskim Jackiem a Czarzastym Włodzimierzem. Zapraszamy. Udało się zbudować koalicję niemożliwą, jest pan drugi paskotynie w tej nie, kategorii. Ale wie pan, a mógłby pan mnie porównać do kogoś, kogo bardziej cenię? Nie wiem. Włodzimierz Lenin? Lenina też nie cenię. No dobrze, kończymy z porównaniami. Proszę. To bardzo ciekawe, że Jackowi Żakowskiemu przyszedł na myśl Włodzimierz Lenin, kiedy patrzył na Czarzasty. Czy Czarzasty jest podobny do Lenina? Naprawdę? Z której strony? No łysieje fakt. Taki trochę jak z mauzoleum. A, w tę stronę. W tę stronę sugerujesz? Chyba. Tak. Ale czemu Czarzastemu przeszkadza odcinał porównanie się do Lenina? Nie. Sam o sobie mówił, że jest starym komunistą. Tak. No to i odcinasz się od Lenina? Również starego, ale legendarnego przecież komunisty. To, że od Lenina się odcina, to tam pół biedy, ale on się odcina od Schetyny. Nie, ale to wiesz, to pamiętaj, jak to jest ze zdradzoną kobietą, tak? Znaczy, ja nie wiem, ale przypuszczam, że to jest tak, że na przykład jest miłość, jest chemia, jest wszystko. A potem gruch. Mało tego. Ale kto tu kogo zdradził? Nie, facetem jest Schetyna. Kobietą jest Czarzasty, więc ten Schetyna zapłacił za wystawną kolację, czyli za wybory Europy, zapłacił za Czarzastego, trzech posłów euro, wsadził mu te, a potem go zdradził. Czy tam pięciu, ile oni mają? No, czy tam no dobrze, chyba. Tak czy owak, lewica jakoś się pozbierała po tym rozstaniu. Tak, idzie razem. Z razem i z kotletem. I nie, no dobra, śmiejemy się eskalopkiem. Śmiejemy się, idzie tak, Czarzasty, tak, Biedroń, tak, i Zandberg. Tak. No i teraz chłopaki ustalili, że jednak koalicji to nie zrobią, bo będzie próg 8% i lepiej mieć lepiej znowu nie ryzykować. Lepiej dmuchać na to bardzo zimne. To zimne. I rzeczniczka sojuszu tłumaczyła to w następujący sposób, posłuchajmy. To nie jest tak, że my się boimy i my się asekurujemy, chociaż myślę, że asekuracja nie jest ani w polityce, ani w życiu niczym złym, bo osoby dojrzałe, odpowiedzialne stosują różne zabezpieczenia, zapinamy pasy w samochodzie, zakładamy kamizelki, jak idziemy na żaglówkę. To jest asekuracja. Dlatego ja jestem za tym i myślę, że ten próg 5% jest ważny nie tylko dla, nie chodzi o działaczy, tylko chodzi o wyborczynie i wyborców, żeby mieli przekonanie, że mogą głosować z takim poczuciem komfortu psychicznego. Poczucie komfortu psychicznego to rzeczywiście się przyda wyborczyniom lewicy zwłaszcza, ale dlaczego ludzie lewicy chcą się zabezpieczać? Dlatego, że są nowocześni i odpowiedzialni. To nie jest ta, wiesz, konserwatywna, prawicowa, wpatrzona w kościół dzicz. Nie, tu są światli, wielkomiejscy, zabezpieczający się. Że pasy zabezpieczające. Że tam koncepcja, że... Taka antykoncepcja polityczna to jest trochę, rozumiem, no tak? To znaczy, to tyle im zostało. Znaczy, bo to... 8%, no chłopaki mówią, że będzie dwucyfrówka na spokojnie, to dlaczego tak nisko sobie to poprzeczkę wieszają? Bezpieczny zawsze ubezpieczony, takie hasło kiedyś było. Przezorny tak. Zawsze ubezpieczony, tak. Także ja mi się wydaje, że to gdzieś w tę stronę idzie, ale moim zdaniem to wynika z takiego głębokiego poczucia nowoczesności. Rozumiem, że po prostu na wszelki wypadek... Te stare komuchy, co tam są w tym SLD, oni też wchodzą w tę nowoczesność. Oni by też przede wszystkim chcieli wejść do Sejmu z powrotem, mam wrażenie. No tak, a potem już nie trzeba żadnych zabezpieczeń. Potem to już hulaj dusza, piekła nie ma. Pieniądze by się zgadzały. No i znowu, no, czy lewica wejdzie do Sejmu? Ale odżyłby hotel poselski. I chyba odżyje, wiesz, bo te 5% to chyba przekroczą. Oczywiście, że tak. To będzie powrót do starych, dobrych imprez, słuchaj. Nie, no to czekamy z utęsknieniem. Będą częstymi gościami.
gości bez programu bez spiny. Życzymy Lewicy zatem, by wyturlała się do tego Sejmu na białym koniu, czarnym, czerwonym. Czy na czarzastym, czy... Tak, czarzasty koń, to ładne. I Biedroniem poganiał. No, ale skoro jesteśmy jeszcze w radiowęźle Strzelskiej, to tam była taka dyskusja Jacka Żakowskiego z Krzysztofem Brejzą, który to jest kim w tym sztabie? Podobno jest szefem sztabu. Szefem sztabu, całym samym szefem. Czyli on rządzi dzisiaj kampanią Koalicji Obywatelskiej. Tak jest, najważniejszy człowiek. No to zobaczmy, czy Krzysztofowi Brejzie udało się przekonać zaprzyjaźnionego skądinąd przecież redaktora Jacka do swoich ambitnych planów. I to jest totalna degeneracja w totalnie zdegenerowanej władzy. I Polacy to odpowiednio rozliczą 13 października. Jestem pewien. Trochę mnie zatkało, jak pan powiedział, że jest pan pewien. Jacek Żakowski. Nawet Jacek już nie wierzy. Nie, Bobus, no dajże spokój. No ten mu tłumaczy, że 13 października. Ale popatrz, jacy oni się zaczynają robić w tej, na tej czerskiej, w no, tym togetem, nie? Hardzi, jacy oni są przeciw, jacy oni są tak. Ale dlaczego nawet Żakowski nie wierzy Brejzie? Dlaczego? Ja bym mu 50 groszy nie pożyczył, przepraszam. No. Brejzie, bo bym ale, się bał. Ale wiesz, no to w polityce nie, trzeba trochę wiary. Nawoływał przecież Wiesiek tydzień temu. Tak. Wiesiek, trzeba. Wiesiek, tak, Wiesiu. Daj spokój. Daj spokój. No i co teraz? Kto to zrobi? No jak to kto? Brejza. Czyli. Brejza, czyli nowa nadzieja. Jak ale Żakowski wojnach, nie wierzy. Powrót Jedi. No nie wierzy, no ale uwierzy. Uwierzy. Jeszcze wierzy, te dwa miesiące tak, do kampanii, tak, do wyborów, tak, uwierzy. Do października tak, da radę. Albo ktoś kurek tam zakręci, to wtedy szybciej przyjdzie. To ale ta miłość przyjdzie. Będzie kwitła. Będzie, oczywiście, że tak. Nie, co, miejmy złudzeń. Jeśli mówimy o miłości, powoli zmierzamy do końca naszego programu bez spiny, to jest taka księżna polska, nie wiem, czy ty kojarzysz, która założyła z białą różę, partię tak, taką chce założyć. Nie wiem, tak, czy partię, stowarzyszenie, no cholera wie. Tam służbami... Ale to... Pachnie na kilometr. KGB nie zakładało jej tej róży partii. To czerwona, nie, gwiazda. Biała róża też tak się w zasadzie może kojarzyć. Mm-hmm. No, skądinąd pani tam księżna dała jakąś tam wypowiedź, no i ale odpowiedzią jej chyba były... do końca księżną się dzisiaj nie okazuje. Jest. Nie, no, jest. Tak się przyjęło mówić. No, to niech już będzie tą księżną, przynajmniej na potrzeby naszego cyrku bez spiny. Zobaczmy, jak jej odpowiedział były wiceprezydent Wojciechowicz od Gronkiewicz-Waldshanny. Zobaczmy wymianę tweetów. No bo pani Angelika Jarosławska-Sapieha dała nagranie, a pan Jacek napisał tak: za te wystąpienie może warto pogadać przy kawie, choć nie jestem księciem na białym koniu, napisał pan Jacek pani Angelice. No pani Angelika mówiła, że wspólnie pokona nienawiść tam i tak dalej, spotkała się pod Pałacem Kultury na takiej konferencji. No urody jej odmówić nie można i może tutaj pana Jacka przekonała Wojciechowicza. Ale pan Jacek to on takie umizgi i takie zaloty oczywiście końskie, to on różnie, bo raz do PSL-u, raz do SLD, tak, teraz do tej pani z białą różą. Czyli nie odpowiemy jednoznacznie na pytanie, kogo podnieca polska księżna z białą różą. Nie, ona zmieniła teraz chyba kolor włosów, bo była blondynką i teraz jest czyli brunetką. Widzisz, obserwujesz. Tak, zwróciłem na to uwagę, oczywiście, że tak, w związku z przyszłym, a chociaż ja jakoś chyba nie nadaję. Dobrze, się. Tych politycznych romansów było dużo, i Kosiniaka z Kukizem, i Czarzastego z Zandbergiem, tak, i polskiej tak, księżnej, i Biedronia, z Wojciechowiczem, i tak dalej. I mamy wrażenie, że do wyborów będzie nam taka komedia romantyczna. Będziemy nam się mieli zrobiła, jeszcze o czym mówić. Na razie bardzo serdecznie dziękujemy. Widzimy się za tydzień o tej samej porze. Wojciech Biedroń i Marcin Fioła. I nasz koto długopis. Widzimy się, tak jak mówiliśmy, w piątek za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.